Ogłem. Dzień dobry. Właśnie wróciłem. Tylko szedłem, właśnie byłem. O, pokazywałem na Krzyśka. Byłem i czekam na to, żeby po prostu tutaj na terapię będę chodził. O i pewne rzeczy nie będę nagrywał. Niektóre rzeczy będziecie mieli zaskoczeni. O, byłem właśnie... Wracałem. O, bez swędzi. O, to tobie rosół kupiłem. Postęp się tak słyszę. No właśnie, o, widzisz? A to ja o tobie nie kupuję, ja o tobie nie dbam. A to... One... To ja chyba nie obrzydziłem ciebie, że powiedziałem, po co cię zaraz wezmę. No nie podziękował. O, a ja sobie... Zobaczcie, cholera jasna, co to? A i bigos. A to chociaż na rozpałkę. Nie ma takiego czegoś. A szybko. Niech uśpiewnie trochę. Gorące. O, można otworzyć sobie śmietana. Jak u mnie lubił? Byłem w Carrefourze, doładowałem telefon ten na 30 zł. Tam kartę załatwiłem. O kurde, taki ciepły. Na inny telefon. Tak. O. Tu bierzesz. Pawełek z Warszawy miał dziś przyjechać. Już jest. To nie dzisiaj. Ja mówię na poniedziałek. A kiedy ma przyjechać? Powiedz. Jeszcze jedno pismo będę pisać na komendę, że mnie dokucza z numeru jednego. Basia świętuje dzisiaj urodziny, a przykro. Ja sobie naleśniki kupiłem. Świętuje też dieta.
sami widzicie, jak to jest naprawdę. No cześć! Mógłby przyjechać do mnie? Po pracy? Co? A mówię, że jest rano. Rano w tamtym tygodniu miał. Aha. Cały tydzień masz, tak? Na popołudnie, tak? I co? Kiedy? Do 22 jeździsz, tak? Nic się nie stało, jeśli tylko trzeba w jednym miejscu podjechać. To nie jest rozmowa, wiesz, na telefon. No bo major już, nie? To ja za ciebie jedzemy, ja będę kupował, a ty... No to tak, wiesz, jak ci pan podwyższy drugi, to już wiesz. A co jutro? No dobra, niech będzie na jutro rano, dobra? No dobra, to na jutro się umawiamy, co? Dobra, na razie. Świtano. Halo? Halo? Tak to jest właśnie. No, musiałem do banku zajechać, musiałem za styczeń, w lutym się rozliczę, a później będzie, słabsze dochody będą, ale lajty będę robił, już tam. O. Że mógłbym gazetę kupić. I teraz kiedy? Na teraz je? Jest kolejka. Co? Mają do mnie numer. Zadzwonił. Oni wyślą. Powiedziała. Myślę do sądu, że zgłosiłem się.
Dopiero przyszedłem. Tam trochę zgłodniałem. Tak to właśnie jest. No, ogółem ta pora obiadowa, ta ogółem pewne rzeczy załatwiłem, jestem ogółem zadowolony, a to, że tak ogółem wyszło, jak wyszło, ale powolutku, jak się mówi, odbuduję to, co mi ogółem ten człowiek zniszczył. I po prostu będzie miał problemy, bo ponieważ już zgłoszone to jest wszystko podpisane, będą wołać mnie jeszcze, będą dzwonić, kiedy mam się zgłosić na rozmowę. Zgłoszone to jest, ja to po prostu, to moja jest działalność, ja za to podatki płacę, a nie ktoś po prostu, że nagrywam całe to wszystko. No nawet powiedziałem, dla dziennikarzy nawet, powiedziałem, że Meksykano, on nagrywa filmy, że pies, że ja, i to powiedziałem, że ja ugotował psa i zjadł. Jak popatrzyła się dziennikarka. No, sama powiedziała, major, to panie Wojciechu, ja już teraz ogółem nie jestem majorem, bo kanał jest usunięty, jestem Wojtkiem i dziękuję, że ogółem oglądacie i pozdrawiam. Ogółem, ale ogółem nie wszystkich, jak to się mówi. No na razie. O. To schabowy. Babka ziemniaczana. Bigos. Po co ja mam robić bigos, jak tutaj jest? To sami widzicie. No na razie.